Siemanko, witam Was w dniu siódmym naszego vlogowania. Na pierwszy rzut oka mamy Seicento. Seicento za dużo Wam nie będę pokazywał. Aczkolwiek fajny jest to szatanek, wymieniliśmy w nim opony. Jest to silnik 1.1 i powiem Wam, że w takiej malutkiej budzie naprawdę potrafi dać dużo frajdy. Wiadomo, że to nie pojedzie jakieś tam prędkości światła czy dźwięku, ale naprawdę w takiej małej budzie są fajne przeciążenia. Fajnie się tym jeździ z tym silnikiem. 1.1. Co dzisiaj jeszcze zrobiliśmy? Zdemontowaliśmy z Transita, Forda Transita klimatyzację. Jest to samochód handlowy, a po prostu znajomy handlarz znalazł sobie kupca na cały komplet klimatyzacji. Także zdemontowaliśmy mu klimatyzację, parownik, sprężarkę, osuszacz, wszystkie przewody. Jeszcze zostało mi je teraz zabezpieczyć po ściągnięciu, żeby się tam wilgoć do tego nie dostawała, bo świeżo ściągnięte. I oczywiście wyciągnęliśmy też z tego autka całą nagrzewnicę, sterowanie tej klimatyzacji. Nie wiem, czy to się opłaca, czy nie. W każdym razie dla nas robota to robota, nie będę tego oceniał. Zajęliśmy się też sprinterem, którego pokazywałem Wam chyba wczoraj, który miał taki masakryczny nagar tutaj na wtryskiwaczu. Wyciągnęliśmy tego wtryska, nie mamy dzisiaj podkładek, także dzisiaj go nie zazbroimy, ale wyciągnęliśmy tego wtryskiwacza, pomimo że był wielki problem, żeby to wyciągnąć, to ja mam taki autorski patent na wyciąganie wtryskiwaczy z aut. Mianowicie szukacie sobie nakrętki, która Wam będzie pasować na wtryskiwacz, dospawujecie do niej pręta, tu jak widzicie to jest jakiś stary łącznik stabilizatora. Zaraz Wam pokażę, jaki zrobiłem do tego sprintera, tylko muszę go namierzyć, gdzie my go odłożyliśmy. Jest. Spowacie sobie coś takiego. Jest tu nakrętka na końcu, która pasuje na nasz wtryskiwacz. Szukacie sobie jakiegoś tam ciężarka, u mnie to jest ciężarek z siłowni. I po prostu uderzacie w górę. I działa to jak młotek bezwładnościowy, młotki bezwładnościowej prasy do wtryskiwaczy są cholernie drogie. Może nie cholernie, ale są po prostu drogie, a taki zwykły patent za kilka złotych, no po prostu musicie mieć spawarkę, jakieś stare śrubki, ciężarek i to naprawdę działa, daje radę. Czasami mieliśmy problem, zakładamy po prostu większy ciężarek, 10-kilowy i te wtryski powoli wychodzą. Sfrezowaliśmy też gniazdo pod ten wtrysk, bo była podkładka masakrycznie wypalona, ale to już z tej podkładki zostały tam odrobinki. Dobieramy sobie frezik. Jak widzicie w zestawie mamy kilkanaście różnych frezów. Musimy sobie dobrać frezik odpowiedni pod nasz wtryskiwacz. I nic prostszego. Wkładamy nasz przyrząd do komory spalania. Wkładamy go do środka. Przyciskamy dosyć mocno i równym ruchem po kolei sobie kręcimy i wyciągamy. Tutaj zostają resztki tego aluminium, to zdrapujemy czy tam wydmuchujemy powietrzem. Wydmuchujemy resztki tego aluminium też z tego gniazda wtryskiwacza i to gniazdo mamy gotowe do przyjęcia nowej podkładki pod wtryska. Wtedy mamy pewność, że za chwilę tej podkładki od nowa nie wydmucha, ta powierzchnia wtedy jest tam równa, nic się z nią nie będzie działo. I wszystko będzie działać jak należy. Słuchajcie, wyprowadzimy jeszcze Seicento na spacer. No co, maluszka? Ogień. Kurwa, ale jest maszyna. Powiem Wam, tu jest fajny patent na piszczący pasek. Jak zaczyna Ci piszczeć pasek, robisz przegazówkę i masz spokój. Tak tym właśnie jeżdżą. Coś śmieszne, chodzi jak rasowa rajdówka, bo nie ma końcowego tłumika, bo przegnił. Nikt już nie chciał w Gretka inwestować i tłumik końcowy został wyrzucony. Z takich jeszcze ciekawych rzeczy stoi, czeka na nas Cooper, mini Cooperek na kompresorze. Coś tam dziadek nam mówił, że jechał tym Cooperkiem, w koreczku sobie stanął, autko się zagrzało, temperatury niby nie złapało, ale dziwnym trafem poszła para wodna spod maski, stanął, zjechał, zobaczył, że jest rozdupczony zbiorniczek wyrównawczy
i jakiś tam kruciec od turbiny urwany. Jeszcze nie zaglądałem do tego wozu. Myślę, że jutro wam pokażę, co i jak z tym kuperkiem. No ale coś tam się grubo rozleciało. A i w ogóle, gościu nam powiedział, że tam jest kruciec od turbiny urwany. Ja powtarzam tą samą głupotę. W tym kuperze nie ma turbiny, tylko jest kompresor. Kurwa, jak chodzi. Ogień. No, idzie jak szatan. Są dziury, nie będziemy mu dawać. A tak w ogóle, po co wyjeżdżam tym Seicentem? Wyjeżdżam nim po to, żeby zobaczyć, czy opony nie biją. Z tego względu, że mam takie jakieś zboczenie, że co jakiś czas sprawdzam swoją maszynę na różnych autach, czy po prostu czy muszę robić kalibrację, czy nie muszę robić kalibracji mojej maszyny do wyważania kół. Czasami proszę znajomego, po prostu wymieniam opony jakiemuś znajomemu, proszę go, żeby się przejechał autem, bujność tam z 70-80, wtedy są największe bicia, i dał mi znać, czy jest wszystko w porządku, czy może pojawiają się jakieś tam stuki na kierownicy, wtedy wiem, że muszę skalibrować maszynę. Nie jest to może jakiś proces skomplikowany, żeby skalibrować tą maszynę, ale skoro wszystko jest git, to po co to psuć? A tymczasem żegnam się z wami, ja się jeszcze kawałek z Sejkiem przejadę.